Proszę Państwa, mam przyjemność i obowiązek przedstawić Państwu wyniki badań wstępnych naszych, pierwszych w Polsce badań nad wpływem dwóch elektrowni, a mianowicie Kozienic i oraz Ostrołęki na ichtiofaunę. Chodzi konkretnie o ilość ryb, jakie zasysają do swojego wnętrza i tam unicestwiają. To badania prowadzone były w Kozienicach przez 2 lata, w 2018-2019, a w Ostrołęce tylko rok, w 2019 roku. I macie Państwo tutaj grupę autorów, która pracowała nad tym sprawą. Proszę Państwa, tu mamy widok na elektrownię w Ostrołęce nad Narwią, kanał wyprowadzający wodę ze słynną hodowlą, którą się elektrownia szczyci, jak dba o Narew, hodowlą sadzową 30 gatunków ryb, w większości obcych, ale to jest na marginesie. Proszę Państwa, elektrownia Kozienice o mocy nominalnej prawie 3000 MW, uśredniony, która może pobrać 100 metrów sześciennych w okresie naszych badań w 2019 pobierała średnio 58 kubików na sekundę. Elektrownia Ostrołęka, dużo mniejsza, może pobrać maksymalnie 26, a w okresie naszych tam bytności pobierała między 9 a 13 metrów sześciennych na sekundę do swoich celów technologicznych. Tak jak już może wspomniałem wcześniej, do Rzeczy Wisły mamy 7 elektrowni, które wyposażone są w otwarty system chłodzenia, czyli pobierające właśnie dość duże ilości wody. Zaczynamy od elektrowni Skawina koło Krakowa, potem jest elektrownia Połaniec, następnie jest elektrownia Stalowa Wola, która jest co prawda na Sanie, ale tuż przed ujściem Sanu do Wisły, więc bezpośrednio oddziaływuje na Wisłę. Następnie elektrownia Kozienice, 2 niewielkie elektrownie w Warszawie, Żerań i Siekierki oraz na koniec mamy elektrownię w Ostrołęce, w środkowym biegu Narwi, która też oczywiście w jakiś sposób będzie później oddziaływać na Wisłę, do której wpada jako Bugonarw. Jestem daltonistą, nie wiem jakie kolory widzę, uważam, że to jest pomarańczowy. To są obszary Natura 2000, które graniczą albo są bardzo blisko tych wszystkich elektrowni i na które najprawdopodobniej te elektrownie, tak sugerujemy, będą miały czy mają jakiś wpływ. W jaki sposób ryby giną w elektrowniach? Są dwie podstawowe rzeczy. Pierwszy to jest znany angielski termin impeachment, czyli przyssanie do kratów. To nie jest temat naszych rozważań dzisiaj, tego nie znamy, ponieważ to są instalacje wewnętrzne elektrowni, tam nie ma dostępu, zresztą nawet nie staraliśmy się. To jest po prostu nurt wody razem ze śmieciami, liśćmi, gałęziami, roślinnością i ryby, które nie dadzą sobie, nawet dość spore, które nie dają sobie rady albo się zagapią, zostają przyssane do krat. Tam co jakiś czas te kraty są oczywiście czyszczone, żeby był swobodny przepływ wody. Ale to są oczywiście bardzo duże straty w niektórych elektrowniach amerykańskich, to jest badane. My nie wiemy, zostawiamy to. W każdym razie trzeba to mieć gdzieś z tyłu głowy, że takie straty również są. Natomiast drugi sposób zabijania ryb to jest entrainment, czyli ryba już się przez te pierwsze kraty i pierwsze sito dostaje się do wnętrza elektrowni. I tam może zginąć. To są oczywiście już bardzo małe ryby, dlatego będziemy o tym będą za chwilę zaprezentowane przykłady. To są czynniki oczywiście mechaniczne, ponieważ po tej wstępnej filtracji wody następuje filtracja wtórna, najczęściej na różnego rodzaju sitach bębnowych albo pionowych i tak dalej. Systemów jest bardzo wiele. W każdym bądź razie ta woda musi zostać oczyszczona ze wszystkiego, co niesie, zanim dostanie się do pomp, które będą tłoczyć tą wodę dalej. Więc te ryby mogą zginąć właśnie zmielone na tych sitach bębnowych, następnie mogą zginąć w pompach, gdzie następuje drastyczny skok ciśnienia, więc na przykład zostaje rozerwany nawet ten niewielki, mały pęcherz pławny i tak dalej. I jeżeli cokolwiek jeszcze do tego czasu przeżyje, to ginie już w samej komorze skraplacza pary, gdzie w ułamku sekundy
woda podgrzewana jest o kilka czy kilkanaście stopni. I żaden organizm od wody, od temperatury wody zależnej nie jest w stanie przetrwać, żeby w ułamku sekundy temperatura podniosła się do 8 stopni. To jest zabójcze całkowicie. Więc taki cel sobie postanowiliśmy. Tak postawiliśmy, że spróbujemy oszacować, czy to, co się dzieje w Stanach, w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy gdziekolwiek jest, również dzieje się w Polsce. Oczywiście najprawdopodobniej tak. I oszacować, ile tego wpada do elektrowni i ile przez to ginie. A przy okazji oczywiście, żeby chcemy zbadać aktualny stan ichtiofauny Wisły, po to, żeby wiedzieć, jakie ryby tam giną, prawda? Więc klasyczne badania na temat, jak monitoringowe, aby ustalić dokładny skład gatunkowy i proporcje oczywiście tego zespołu ryb, jakie ryby dominują, jakich jest mało, czyli które są najczęstszymi ofiarami elektrowni. To jest elektrownia Kozienice w całej swojej krasie, nowy oddany bodajże 2 lata temu blok 1000 MW, już z zamkniętym systemem chłodzenia. Ten cały blok 1000 MW zużywa zaledwie średnio 1,5 metra sześciennego na sekundę, zamiast 100 czy 80. To są stare bloki, to są 500 i tu 200, prawda? Czyli 2000 MW zużywa 100 razy więcej wody niż ten 1000 MW blok z zamkniętym systemem chłodzenia. Naszą podstawową metodą było stawianie specjalnie do tego celu skonstruowanych pułapek. To są takie 3-metrowej długości worki z gazy młyńskiej, specjalnie gazy planktonowej, zbudowane na specjalnej ramie i wbijane w dno przed wejściem wody do kanału doprowadzającego wodę do elektrowni. Wbijaliśmy w dno Wisły, jak tylko się dało, specjalne kotwy i na tym montowaliśmy te pułapki po to, żeby wszystko to, co dryfuje z wodą, zostało odsączone w tych siatkach planktonowych. I tutaj należy się dwa zdania wyjaśnienia, ponieważ ta metoda, nasza podstawowa, służyła do tego, aby zbadać, ile tak zwanego, to nie jest zbytnio naukowe określenie, ale ile tak zwanego ichtioplanktonu dryfuje rzeką. O co to chodzi? Po wylęgnięciu się z ikry, larwa i następnie bardzo, ona się oczywiście rozwija z każdą godziną i z każdym dniem, ale jest tak mała i tak słaba, że nie może aktywnie pływać. To znaczy może wykonywać jakieś delikatne ruchy, które będą, może zmienić swoją pozycję o kilka milimetrów albo o kilka centymetrów, ale nie jest w stanie płynąć. I dlatego jako metodę migracji, czyli zasiedlania nowych siedlisk oraz powrotu do miejsca, skąd przybyli jej rodzice, używa prądu wody. Czyli po prostu odrywa się od rośliny, odrywa się od kamienia, odrywa się od jakiegoś korzenia i jako taki malutki przecineczek, niewidoczny praktycznie gołym okiem, bo jest przeźroczysty, który ma długość 3 mm, 5 mm, 8 mm, widać tylko takie ciemne kropeczki jako pigment w oczach, po prostu wykorzystuje nurt rzeki do tego, żeby się przemieszczać. Instynkt nakazuje jej to robić tylko w nocy. Dlaczego? Dlatego, że w dzień staje się łatwą ofiarą innych ryb, innych drapieżników. Prawda? To jest niesłychanie ważne, te miliony larw, które się wylęgają i miliony na rybku, to nie płynie tylko sobie tak, żeby sobie płynąć. To jest po prostu bardzo poważny i niesłychanie ważny element całego łańcucha troficznego, ponieważ jest to masa pokarmu, która płynie rzeką. Więc dlatego stawiamy te pułapki, żeby razem z nurtem wody te larwy wpłynęły do tej pułapki. My je stamtąd wyciągniemy, musimy to wszystko obrobić, wydłubać je, to jest ciężka praca pod lupą, po to, żeby z tej masy liści, gałęzi, roślinności, detrytusu i tak dalej wydłubać te larwy. Oczywiście tam są jeszcze inne. Wstawialiśmy te pułapki w dzień i w nocy, tutaj nie będę wchodził w szczegóły metodyczne. No, w każdym bądź razie i w różnych partiach rzeki, czyli przy brzegu, nieco głębiej, przy dnie, przy powierzchni, tak żeby zobaczyć, w jakiej masie wody te larwy się przemieszczają.
To było nasze główne narzędzie. Następnie po to, żeby zbadać skład ichtiofauny i proporcje, łowiliśmy klasycznym włokiem drobnicowym na płyciznach, na odsypiskach piaszczystych formy narkowe, mniejsze ryby i oczywiście klasyczne elektropołów z łodzi po to, żeby dopełnić obraz. Po każdym takim odłowie następowała w miarę możliwości identyfikacja gatunków. Jeżeli ryby już miały po kilka centymetrów, to już wszystko dało rozróżnić. Natomiast oczywiście larwy, które mają po 2-3 mm czy 10, odróżnienie gatunków w większości przypadków jest niemożliwe. Dlatego nie bawiliśmy się w takie historie. I co jest naszą zdobyczą? Tutaj na środkowym panelu oraz tutaj to są właśnie taki sortyment, można by powiedzieć brzydko, ryb wpadał w nasze pułapki. To są larwy, które mają około 5 mm długości. Tutaj już są coś na pograniczu larwy i właśnie wczesnych form narybkowych. Rybki, które do centymetra, czy do 12 mm mniej więcej już sięgają. Tutaj mamy narybek kilkucentymetrowy łowiony włokiem. Tutaj mamy piękną wzdręgę złowioną również włoczkiem, a tutaj mamy największą rybę, jaką nam się udało złowić za 2 lata. Suma około kilkadziesiąt kilogramów, nie zważyliśmy go, nie było jak. W każdym razie ten cały zestaw udało nam się uzyskać, natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to są właśnie te formy rozwojowe, które mają wszelkie szanse po to, żeby przedostać się do wnętrza elektrowni, omijając te wstępne kraty czy sita na początku, które chronią elektrownię przed dostaniem się dużych ryb, gałęzi, liści, śmieci, worków, prawda, i psów z budami, jak to idzie wielka ryba. Wyniki są następujące. W Wiśle powyżej, na tym odcinku powyżej Kozienic udało nam się stwierdzić bytność 27 gatunków ryb, co nie jest złym wynikiem. Z tego 7 gatunków chronionych, tutaj mamy je wymienione: różanka, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, koza pospolita, koza złotawa, boleń i brzan. Również stwierdzono 4 gatunki obce: babkę rurkonosą, babkę szczupłą, karasia i jeszcze chyba sumika karłowatego. Także niestety gatunki obce też się tam znajdują. Na Narwi w Ostrołęce ichtiofauna jest nieco mniej różnorodna. Mamy 12 gatunków ryb, w tym 2 gatunki chronione, koza i boleń. I 2 słowa o tym, jak to mniej więcej było liczone. Otóż chodzi o te ilości larw, które dostają się do elektrowni, a więc mamy dane empiryczne, po prostu ilość wody, jaką pobierała elektrownia w danym okresie, prawda? Następnie mamy długość trwania połowów pułapkowych, to zawsze po 15 minut. Tych pułapek było 2, powierzchnia gardzieli pułapki, prędkość nurtu wody przy pułapkach. Przy każdym takim poborze tych larw mierzy się młynkiem hydrometrycznym, jak szybko woda płynie, po to, żeby zmierzyć, ile wody, ile metrów sześciennych wody zostało przefiltrowane w naszych pułapkach. I przyjęliśmy, że larwy dryfują w nocy, tutaj mamy długość nocy, ile to jest dni i tak dalej, i tak dalej. To posłużyło nam do skonstruowania pewnego działania matematycznego, które doprowadziło nas do pewnych wyników. Tutaj chciałem Państwu zaprezentować, jak wygląda dynamika dobowa dryfu, co potwierdza oczywiście dane znane już od dawna, że te larwy i narybek dryfuje tylko w nocy. W dzień pojedyncze sztuki, pojedyncze osobniki, natomiast oczywiście w nocy z podobnym natężeniem ten dryf się pojawia się zaraz po zachodzie słońca i zanika po wschodzie słońca, czyli tylko w fazie ciemnej. Następnie tutaj mamy takie przykłady wyizolowanych larw i małych narybeczków, małego narybeczku z którejś z prób. Na Narwi w Ostrołęce w 2019 mamy podobny profil, z tym, że tak samo w ciągu nocy, natomiast nieco więcej ryb dryfowało w dzień, ale do naszych dalszych obliczeń w ogóle nie braliśmy ryb dryfujących w dzień po to, żeby nie zaciemniać obrazu i nie bawić się, bo i to nie są obliczenia, to są szacunki oparte na pewnych obliczeniach, ale to tak trzeba traktować jako szacunki. Tu mamy już konkretne dane, po prostu
w liczbie osobników, które udało nam się wyizolować z prób, czyli tu mamy na przykład w dzień 0 albo 1, 5 sztuk, albo tutaj mamy nawet do prawie 100 larw pobranych w ciągu, w jednej próbie, no oczywiście średnia prędkość wody i tak dalej, to doprowadziło nas do, to są z Ostrołęki dane, również około setki, ponad setkę w kwietniu bardzo dużo płynęło larw. I to, do czego doszliśmy, mnożąc to wszystko, dzieląc i mając te dane empiryczne, którymi dysponowaliśmy. Więc w 2018 roku oszacowaliśmy, że w elektrowni Kozienice mogło zginąć ponad 64 miliony osobników larw i wczesnych form narybkowych. W tym samym okresie, w roku 2019, ta liczba wzrosła nam do ponad 234 milionów. Oczywiście natychmiast rzuca się pytanie, dlaczego taka gigantyczna różnica? Otóż wydaje się, że odpowiedź jest dość prosta. W 2018 roku przez całą wiosnę nie było żadnego wezbrania na Wiśle. Cały czas szła niska albo średnia niska woda, nie było żadnych wezbrań, żadnych powodzi itd., itd., co należy uznać za warunki niekorzystne dla rozwoju ichtiofauny, ponieważ po to, żeby ryby mogły dokonać rozrodu, najczęściej dla większości gatunków ryb potrzebny jest wylew rzeki i zalanie Doliny Zalewowej, co miało miejsce w 2019 na przełomie, pod koniec maja zaczęło lać i pod koniec maja czy z początkiem czerwca Wisłą przeszła w Kozienicach fala kulminacyjna rzędu 3000 metrów sześciennych na sekundę. Cała dolina została zalana, czyli międzywale zostało zalane, co spowodowało, że były fenomenalne warunki do rozrodu. I dla ryb, dla żab i dla wszystkiego, co tam żyje, i dla komarów, to będę pamiętał do końca życia. I dlatego też sukces rozrodczy, było fenomenalne tarło, wylęgło się mnóstwo ryb, prawda? I niestety to mnóstwo ryb prawdopodobnie dostało się do elektrowni i tam zginęło. Jeśli chodzi o elektrownię Ostrołęka, która pobiera dużo mniej wody, ale jest bardzo żyzną rzeką, to oszacowaliśmy, że w elektrowni mogło zginąć ponad 37 milionów ryb. Oczywiście natychmiast można zadać pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Mam nadzieję, że to jest za długi temat, żeby teraz zmieścić to podczas prelekcji. Mam nadzieję, że będziemy mogli to przedyskutować później, ponieważ ktoś może powiedzieć, no dobra, 37 milionów, ale tam tych ryb pływa tyle, że rany boskie, to w ogóle dajcie sobie spokój, czy to jest dużo, czy to jest mało. Okazuje się, że jednak to jest bardzo dużo, ale to będziemy mówić o tym później. Więc takie straty. Proszę Państwa, widok na piękny bruk larsenowy, dzieło sztuki inżynierskiej w Kozienicach. Więc konkluzje są, oprócz tych liczb, to, że skoro występuje tam 7 gatunków chronionych i to w znacznej liczbie, oczywiście dominantem jest uklejan, to nie zmienia faktu, że inne gatunki też występują dość licznie. Więc na pewno mogło w elektrowni zginąć potomstwo w ilości wielu milionów ryb chronionych prawem, czy polskim, czy unijnym. Gdyby to policzyć, nawet gdyby chcieć to przynajmniej teoretycznie rekompensować jakimiś zarybieniami i kupować podobny sortyment ryb gdzieś w wylęgarniach, oczywiście nie ma takiej wylęgarni, która by tyle wyprodukowała, to są koszty, w zależności od tego, czy to jest Narew, czy to jest Wisła, to są rzędy od setek tysięcy do wielu milionów złotych, gdyby chcieć to kupić gdzieś, prawda, po takich cenach, jakie w tej chwili obowiązują. Ale trzeba jeszcze pamiętać, że w większości tych gatunków żadna wylęgarnia nie rozrodzi. Znaczy, oni rozradzają gatunki te, które są łowione przez wędkarzy i na które jest popyt. Natomiast nie ma wylęgarni, która rozmnoży różankę, kozę, kiełbia albo jeszcze jakąś inną wzdręgę, prawda? To w ogóle nie istnieje. Możliwość rekompensaty tego zarybieniami, ponieważ nie ma technologii, nie ma możliwości rozrodu, sztucznego rozrodu większości gatunków ryb. I oczywiście skutecznym rozwiązaniem, co zrobić, jeżeli uznamy, że to jest poważny problem? No więc oczywiście wyłączmy to wszystko w cholerę. Oczywiście trudno sobie to wyobrazić, że ktoś taką decyzję podejmie dziś na jutro. Ale oczywiście trzeba mieć to z tyłu głowy, bo to są bloki postsowieckie budowane w 70-tych latach.
elektrownie, nawet w 60. niektórych połań został budowany, więc to są naprawdę ciężkim kosztem remontowane ciągle stare instalacje, które kiedyś trzeba będzie wyłączyć. Kozienice nie tak dawno jeszcze deklarowały taką chęć, że te stare 200-megawatowe bloki, najstarsze, zostaną kiedyś wyłączone, ale jakoś nie doszło do tego. Więc inny sposób, no to jest teoretycznie przynajmniej, że zmienimy system chłodzenia, czyli z tego otwartego wodochłonnego na system zamknięty albo w ogóle jakiś suchy. To też są takie systemy, ale boję się, że przebudowa tej elektrowni po to, żeby zmienić system chłodzenia, możliwe, że technicznie jest możliwa, ale kosztowo prawdopodobnie będą to jakieś gigantyczne kwoty. No więc co postulujemy, żeby poprawić sytuację zaraz? To jest wiedząc, kiedy odbywa się tarło ryb, w większości ryb w Wiśle, może oprócz miętusa, który trzesie w zimie, ale praktycznie 100% gatunków, te, które stwierdziliśmy w Wiśle, odbywa tarło od końca marca mniej więcej, czy początku kwietnia, gdzieś do połowy lipca, czy do końca lipca. I te larwy biedne, szukając domu, migrują tylko w nocy. No więc wydaje się, że prostym rozwiązaniem byłoby, że okej, zachodzi słoneczko, przykręcamy kurek, zmniejszamy moc elektrowni i trzeba sobie wyobrazić, że z każdym jednym metrem sześciennym wody pobranym mniej do chłodzenia skraplaczy, czyli z każdym megawatem mniej, zabijamy mniej ryb, ratujemy życie milionom istnień. I trzeba pamiętać, że jeśli nawet ktoś powie, czy będzie sugerował, że te miliony sztuk to jest nieważne, to tam rzeka sobie z tym poradzi, to chcę przypomnieć, że te miliony, dziesiątki milionów ryb, które tam znikają, to nawet jeżeli dla samych ryb to nie jest ważne, to jest gigantyczna ilość pokarmu, która znika z rzeki. Inne ryby nie po prostu przerywa się albo bardzo się nadwyręża łańcuch troficzny. Więc trzeba nad tym pomyśleć i najprostszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie mocy elektrowni w nocy. Od kwietnia do lipca zakręcamy kurek, produkujemy trochę mniej prądu. No ale to już jest, można powiedzieć, nie od nas zależy. Tak wygląda wypływ Wisły z Kozienic. To jest około 70 metrów sześciennych na sekundę. Wielka rzeka, to jest tak jakby, to jest wielkość sanu wpadającego do Wisły. Wielka, ciepła rzeka. Ja na zakończenie, to są badania już z tego roku przy elektrowni Połaniec, zwracam się uwagę dla, może są tu jacyś biolodzy, że oprócz ryb tam płynie setki larw owadów, setki. I skorupiaczki. Tu mamy przykład z Połańca. Jeżeli tych ryb tutaj udało nam się wyizolować 67 osobników, to tych kiełżyków było 280. Proszę sobie policzyć, jaka to jest biomasa. Jaka to jest ilość pokarmu, która zostaje anihilowana po prostu. Także dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że jakieś pytania będą i możemy coś jeszcze rozwinąć w czasie dyskusji.